kto inwestuje w EMC? Tak naprawdę firmy, które chcą się rozwijać, które chcą produkować kolejne urządzenia, a właściwie projektować i produktować, czyli rozwijać swoje produkty, produkcję. Takie firmy inwestują w szkolenie pracowników oraz w sprzęt do firmy albo w badania w laboratoriach. Bo to, jeśli pracownicy wiedzą więcej, skróci nam czas rozwoju produktu. Będziemy mogli zaoszczędzić na badaniach EMC, będziemy mogli wykonać mniej iteracji produktu. Z drugiej strony, koszt laboratoriów, pomiar w laboratoriach jest stosunkowo wysoki, ale trzeba go uwzględnić w projekcie, nie ma innej możliwości. Jednak uwzględniamy nie tylko na końcowe badania, tylko na badania tak zwane konstruktorskie, czyli rozwojowe, gdzie nadal development trwa. Możemy tam mieć wyniki negatywne, natomiast cały czas pracujemy nad produktem. Żeby zmniejszyć te koszty badań konstruktorskich, możemy zainwestować w pewien sprzęt pomiarowy, podstawowy, taki, który wystarczy, żeby inżynierskie, uproszczone pomiary wykonać w swojej firmie, abyśmy mogli zaoszczędzić czas w laboratoriach i tam tylko potwierdzać pewne wyniki lub porównywać, weryfikować. Skąd wiadomo, w jaki sprzęt zainwestować? No to jest temat troubleshootingu, czyli też no, jednego z naszych szkoleń oczywiście. Troubleshooting, metody uproszczone. Pewne rzeczy można samemu zrobić, no ale jakiś sprzęt trzeba kupić. Pytanie, trzeba policzyć, wpisać to do jakiejś tabelki, do Excela. Stosunkowo, ile razy byliśmy w ostatnim roku w laboratorium na badaniach konstruktorskich? Ile razy mamy zamiar być w takim laboratorium? Jaki jest koszt dnia laboratoryjnego? To jest tam kilka tysięcy złotych, od 2 do 3 tysięcy złotych mniej więcej za dzień pracy laboratorium. I policzenia, ile ten sprzęt nas będzie kosztował. Zakładam, że już do 20 tysięcy możemy naprawdę zakupić bardzo dużo sprzętu, który nam ułatwi dużo pomiarów. Oczywiście im więcej zależy z takimi sygnałami, szybszymi sygnałami, ten sprzęt może być droższy, ale taki podstawowy naprawdę 15-20 tysięcy złotych to jest bardzo duży skok, jeśli chodzi o inżynierów, to co mogą zrobić w laboratorium i poprawiać produkt na bieżąco. No i kwestia, w ile to się zwróci. Takie 15 tysięcy złotych, jak podzielimy na 3 tysiące złotych dni w laboratorium, to już widzimy, że jest to zaledwie 5 dni pomiarowych w laboratorium. Czyli już, jeśli zaoszczędzimy 5 dni, no to sprzęt nam się zamortyzował. I tak możemy podejść do innych tematów. To jest zakres oczywiście EMC Management, jak podejść do zarządzania firmą, projektem w aspekcie EMC, uwzględniając koszty, czas i wszystkie obostrzenia. Do zobaczenia już niebawem. Hej!